jesteśmy szczęśliwi, wykonujemy tu pewien plan, tak? Dojeżdżam na odcinki specjalne i nie jest zamysłem, żeby jechać wolno albo szybko, tylko żeby wykonać te założenia, które tak jak opisaliśmy drogę, tak jak sobie zaplanowaliśmy przejazd, tak je wykonywać. Dzisiejsze OS-y pokazały się ze wspaniałych stron, ponieważ łączyły i techniczne elementy oraz elementy, nazwijmy to prędkościowo, takie, nazwijmy to odważne. Więc jestem zadowolony z przebiegu dzisiejszego dnia. Myślę, że nasz zespół kończy ten dzień z radością. Natomiast mamy jutro kolejny długi dzień, gdzie nasza czujność nie może spadać, a powiedziałbym nawet, że musi wzrosnąć z każdym kilometrem bliżej do mety, żebyśmy byli bardziej skupieni. Tym bardziej, gdy zaczyna nam iść coraz przyjemniej, ten feeling, ten flow, to wszystko działa, tym większą uwagę staram się zwrócić na to, żeby nie rozpocząć przesadzania i jechania za szybko, bo to przy doświadczeniu 6 rajdów w Mistrzostwach Polski nadal może się źle skończyć. Na początku rajdu wszyscy zawodnicy z dużym respektem podchodzili do odcinka Lądek Zdrój Złoty Stok, a jak było naprawdę w trakcie rajdu? Z samochodu rozpoznania trasy ten odcinek dużo bardziej straszy. W momencie, gdy jedziemy z Skodą Fabią R5, zaczyna być przyjemnie i przyjaźnie i te zakręty niektóre w ogóle zaczynają być pomijalne, ponieważ to auto przeskakuje przez nie i nie ma zastanowienia, czy wejdziemy w ten zakręt, czy nie. Jest też wiele zakrętów, na które jednak trzeba bardzo uważać i na tych wyjściach do zewnętrznych stoją bardzo duże drzewa i jest to dość duży problem, żeby się tam nie znaleźć. Natomiast to było wspaniałe przeżycie, znaleźć się na tym kultowym odcinku i uczcić pamięć Mariana Bublewicza.